Cześć, witajcie kolejny raz na kanale mtbxc.pl. Ja się nazywam Tomek, a to jest program cykliczny, w którym przedstawię Wam garść newsów z kolorskiego świata. Zapraszam! No i na początek news, który wczoraj obiegł cały kolorski świat, ale też cały sportowy świat, no bo Chris Froome prawdopodobnie zaliczył wpadkę dopingową z salbutamolem. Ciężko tutaj mówić wprost o wpadce dopingowej, no bo Chris się tłumaczy, że to jest środek, którego używa na astmę i że to było podczas welty, gdy się źle czuł. No ale to jest wszystko tak dosyć grubymi nićmi szyte. Wychodzi na to, że jednak po prostu trochę przesadził z tym wspomaganiem się. No sprawa się pewnie będzie długo toczyła, no ale oczywiście grozi mu utrata zwycięstwa w welcie, no i pewnie dyskwalifikacja. Musimy chwilę poczekać i zobaczymy, jak się ta sprawa rozwinie. Drugi bardzo ciekawy news, szczególnie dla wszystkich fanów cross country. Niemiecka Bundesliga ostatnio podała swój kalendarz imprez na przyszły sezon. No i trzeba tutaj powiedzieć, że zaczynamy oczywiście w Heubach. Kiepski jestem z niemieckiego, wybaczcie mi. W każdym bądź razie tam wyścig będzie klasy HC. No i można spodziewać się, że to będzie dosyć mocno obsadzony wyścig. Także to jest chyba 28 kwietnia. Tutaj podam Wam wszystkie daty i terminarz, to sobie zobaczycie. W każdym bądź razie kalendarz Bundesliga jest przepełniony wyścigami z wysokich kategorii UCI. Także jeśli ktoś chciałby sprawdzić się w trudnych warunkach z dobrymi zawodnikami, no to jakby dobrym kierunkiem jest właśnie Bundesliga. Coraz większymi krokami zbliża się okres świąteczny, a dla kolarzy okres świąteczny oznacza Rafa Festive 500. Chodzi o to, żeby w okresie świątecznym wykręcić 500 km, no co czasami jest ciężkie, jeśli mamy jakąś mroźniejszą zimę albo no złe warunki atmosferyczne, pogodowe i jest ślisko i w ogóle. Natomiast co ciekawe, w tym roku gdzieś w komentarzach na Facebooku wypłynęło, że w tym roku Rafa i Strava dopuszczają jeżdżenie na trenażerach, czyli można Festive 500 zrobić na Zwiftie na przykład i no to będzie pewnie dyskusyjne, ale no można. Można zrobić Festive 500 bez wychodzenia z domu. Trzy newsy za nami, to by było na dzisiaj wszystko. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapki w górę. Jak chcecie, to dajcie jakiś komentarz. No i widzimy się jutro. Do zobaczenia.